Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Juken. Przed Wami 53. odcinek z Eurotrack Simulatora 2, w którym zaczynamy cały czas od zera do milionera, w którym levelujemy to konto właśnie na Waszych oczach. Ach, jak pięknie, moi drodzy, 17% odkrytej mapy. No cóż, dzisiaj, moi drodzy, nie będziemy się skupiali na levelowaniu stricte, no bo coś tam polevelowaliśmy ostatnio. Dziś będzie krótka trasa, bo ja cały czas się mocno przygotowuję, moi drodzy, do tej długiej trasy. 5000 plus, może 5400. Wy cały czas piszecie to w komentarzach, ja biorę pod uwagę te komentarze i właśnie dlatego przygotowuję się, żeby maksymalnie było super. No i właśnie, tak też dlatego się tutaj przeniosłem, bo mój Juken ziewa, więc zanim cokolwiek wybierzemy, no to trzeba tego ziewacza naszego przespać. Kochani moi drodzy, trzeba go przespać, tylko jesteśmy w Sarajewie. Widzę, że gdzieś tam po drugiej stronie jest jakieś łóżko i stacja. Czy by nam się paliwo przydało? No może też by nam się przydało. Więc albo zrobimy trasę dzisiaj, moi drodzy, gdzieś przez West Balkans. Zobaczymy, czy z Sarajewa będzie jakaś fajna traska, taka nie za długa. Albo zrobimy inaczej i weźmiemy trasę do Polski. Nie wiem, czy chciałbym tak stricte ten naprawiać, moi drodzy, tę naszą ciężarówkę. W drogę. Jeżeli byśmy jakąś tam krótką trasę zrobili, to może nie być takiej aż Jedź konieczności. Prosto. No i ładnie zaczynam. Słuchajcie, że najpierw się zatankuję, prześpię, więc też pewnie kaski troszkę tutaj wleci, co za tym idzie. Bo chciałbym, wiecie, to zawsze chcę, wiecie, że ja zawsze chcę, ale bardzo chciałem naszego kupić jedną ciężarówkę, żeby kolejnego pracownika zatrudnić. Natomiast to nie będzie, widzowie, aż takie łatwe i takie proste, bo kasa, którą mamy, 548 tysięcy. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź. No niestety nam do tego nie wystarczy. Aż mnie kusi, żeby jechać tą agencję pracy. Zresztą ja tu kombinuję, moi drodzy, trochę za bardzo, wam powiem szczerze. Przecież tu można zawrócić troszkę nielegalnie, ale jadę tu. Cicho tam, Iwona. Jadę tu, słuchajcie, celowo, żeby tą agencję pracy odkryć. Ja sobie po prostu tutaj zawrócę, a nie będę po jakichś tam jeździł w zygzakach. Gdzie jest ta agencja pracy? Chyba tutaj. No i tu sobie ładnie. I tu sobie ładnie zawrócimy. Kulturalnie. Jeśli to możliwe. Tak, Iwona, no a co robię? No a co robię, droga Iwono? Czy ty nie widzisz? Droga Iwono, no przecież zawracam. Jeszcze jakby był ktoś miły, mnie puścił, bo tu nic nie widać. Skręć. Aha. 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 No to wyjechał. No to wyjechał. Właśnie patrzyłem w lusterka, tak mówię, czy dam radę, czy nie dam rady. Jedź, chłopie, bo ja chcę wyjechać. Jedź tym dyliżansem cysterniastym. Bo ja spać muszę. No i patrzcie, jak wyjeżdżam, to na złość mi się korek zrobił. No i tu... Ja pierdzielę, ale ten Eurotrack, widzowie, jest tak złośliwy. Dzisiaj robię, dobra, autobusiarzowi już się pierdzielę. Jaka awaria, bo już myślałem, że mandat dostałem. Przecież nigdzie nie przydzwoniłem. Dobra, lecimy na stację. I teraz tak, zrobimy sobie jakąś tam nie za długą tą traskę. Tak, żeby odkryć trochę mapy. Ja bardzo bym chciał, słuchajcie, pracownika zatrudnić, natomiast to będzie raczej niewykonalne, bo no chyba, że się prześpimy i by, nie wiem, 200 tysięcy ze wszystkich pracowników kasy przybyło, no to jeszcze spoczko. Ale nie wierzę, żeby tyle kasy przybyło, po tym jak zlecenia zbiliśmy o połowę. Trzymaj się lewej strony. Także w takie cuda to, moi drodzy, nie wierzę. Natomiast gdyby tak się stało, to bym kupił ciężarówkę, tylko wiecie, no nie wiem, czy mi starczy na to kasy, bo... Trzymaj się prawej strony, a na... Oczywiście, moi drodzy, ktoś by tu powiedział, no jak, Juken, przecież za 500 koła to ty kupisz dla pracownika ciężarówkę. No i oczywiście, drogi widzu, to się wszystko zgadza, tylko u nas ten problem polega nie na zakupie samej ciężarówki, tylko na tym, że garaż, który kupowaliśmy w Szwecji, w tym bodajże Uppsala całym śmiesznym, które mnie często prześladuje, no to trzeba ulepszyć na 5 miejsc, a dopiero później... Już tak nie ziewaj, chłopie, już idziesz spać. No, już, wyluzuj. Chłopie, więcej dystansu. Co ty tak tutaj ziewa, no kurde, jak taki... Śpiąca królewna. Aha, bo czekajcie, ja tu Enter muszę przytrzymać, zapomniało mi się.
Jak taka śpiąca królewna, ziewa i ziewa i ziewa. No przecież jest na parkingu, chłopie, zaraz będziesz spał. Po co mi tu ziewasz? Wyluzuj. Czasami się trzeba wyluzować. Dobra. Chciałem to zrobić z wami, jakby ktoś pytał dlaczego, bo oczywiście zlecenia będę wybierał już sam, żeby to tak nie trwało długo i od razu pojedziemy, ale ze względu na to, moi drodzy, że kasa przybędzie, a wszystko, co z kasą związane, musi być transparentne, także chciałbym, żebyście widzieli, ile kasy przybędzie. W nocy nie będziemy jechać, także prześpimy się dwa razy. Też kiedyś Arnold Schwarzenegger powiedział, jak ci brakuje czasu na wszystko, to śpij szybciej. Dobra, jak mamy kasę? 815 tysięcy. Nie chce mi się bawić w ciężarówkę. Od razu w następnym odcinku zrobimy akcję na dwie ciężarówki. Będzie łatwiej. Będzie, myślę, to takie bardziej dynamiczne, bo jeden pracownik mi nic nie zmieni. Zobaczę tylko tak na szybko razem z wami, czy z tego Sarajewa. No nie, nie, nie. Dzisiaj trasa to tak bym chciał, żeby nie była zbyt długa. I to ewidentnie odległościowo chciałbym, żeby nie była zbyt długa. Mogłaby być pilną dostawą, jakby absolutnie nie mówię, że nie. Tutaj co mamy? Do Czech? Ale chciałbym, no może, słuchajcie, takie 900 km szybkie sobie zrobimy. Przez Węgry, oby nam tutaj nic nie wywaliło, bo ja nie pamiętam, czy to nie jest właśnie ta trasa przez Węgry, którą nam wywalało. Ale może byśmy we Węgrzech też coś odkryli. No dobra, przekonamy się. Jedziemy do Czech, co to tu jest? A, chłodnicę byśmy wieźli. Chyba, że będzie coś lepszego. Miód? Dalej. O, to też by było fajne, widzowie. To byśmy przez Bośnię i Hercegowinę dosyć odkryli. I tam byśmy... Aha, to jest ta wysepka. Ja nie lubię po tej wyspie tam jeździć, szczerze wam powiem. W sensie, że tam się za wolno jeździ. Tam wszędzie jest 50. No, także widzicie, widzowie. O, Macedonia. W Macedonii nie wiem, czy byliśmy. Nie, to jest... Czemu mi tu Rumunię? Nie, bo gdzie ja patrzę? Tutaj jest. Tutaj jest arbuzy do Macedonii. No wiecie co? Całkiem może byśmy tu... Ile to ma? 800. Dobra, widzowie, bierzemy arbuzy, chyba że będzie coś fajnego na zleceniu pilnym. A wiecie co? Że tylko do Turcji nie. Do Turcji już byliśmy. Tu jest jeszcze do Rumunii, ale w tej krajowej byliśmy, także to brzmi bardzo kusząco, żebyśmy arbuzy powieźli. O, Sarajewo jest do Warszawy jeszcze trasa. Też całkiem myślę, że spoko. My tu Krakowa nie odkryliśmy, Kielce. Radom, ciekawe. Wiecie co? To brzmi bardzo kusząco. Tylko troszeczkę boję się tej trasy, czy nas gdzieś tu nie wywali. No, bo to była chyba ta trasa, która właśnie wywalała, więc niekoniecznie. Na Słowenię. A widzicie, znowu zacząłem wybierać zlecenia. Ja chcę, żeby była trochę... Nie, takiej długiej to nie. Dobra, bierzemy te arbuzy, widzowie. Bierzemy te arbuzy, nie ma co tutaj. Gdzie były te arbuzy? Chłodnice, opony, żołądki jakieś. Arbuzy bierzemy. To jest jeszcze... Bierzemy te arbuzy, w sam raz trasa. Luzik, arbuzik, widzowie. Znaleziono sygnał GPS. Luzik, arbuzik, wieziemy arbuzy. Dobra, gdzie tu jechać? Prowadź mnie, Iwono. Czasu mało, przychody lecą, bardzo dobrze, niech pracownicy pracują. Zresztą nie wiem, po co ja tu migacz daję, jak wyboru innego nie ma. A, muzyczkę. Wyczekajcie, jak mam daleko? 4 km, to już myślę, nie będę was tutaj... co ja zrobiłem? Nie. To jak już, słuchajcie, mamy tak blisko, to już nie będę tutaj. Nie będę was, że tak powiem, stopował. Czy pojedziecie ze mną po towar? Dzisiaj miałem ochotę po prostu jakąś taką krótszą trasę zrobić. Prawej strony, a następnie skręć w... Bo to, widzowie, widzicie. Dlatego ja tego długodystansowca na maksa nie robiłem. Mówimy o tym totalnym. Już ostatnim, tak, levelu. No i to jest główny powód właśnie taki, że nie zawsze mamy czas. Wiadomo, że mamy dużo spraw. Jakby poza nagrywaniem Eurotracka nagrywam jeszcze no, naprawdę wiele innych rzeczy. I no nie zawsze mamy czas na to, aby no, jechać długą trasę. Szczególnie, że sami widzicie, że w moim przypadku, no chyba w każdym przypadku, jeżeli byśmy 90-ką mieli jechać taką trasę, no 2000 km, no to trwa ponad 2 godziny.
Ja jeszcze chcę inne rzeczy też nagrywać, więc dlatego czasem staram się to przyspieszać. Natomiast jak awaria pojazdu, to może mandatu mi nie da, na ludzie pojazdu. Jedź prosto. Też silnik zgaszony, wiecie, silnik zgaszony, to ja nie jechał, ja nie jechał. Do skrętu w prawo. Zgaszony silnik, to jaki mandat, nie? Widzowie, jaki mandat, jak silnik miałem zgaszony? Ja nie jechałem. Skręć w prawo. Także chciałbym nagrać po prostu odcinek i właśnie, żeby coś ten telewelowanie jednak tam zrobić, chociaż coś, bo to jest, wiecie, zawsze cegiełka do expa. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Swoją drogą nie sprawdzałem, ile tym Volvo już zrobiłem przebiegu. Wiecie co, jakoś tak się przyzwyczaiłem, że na razie nie wiem, czy bym chciał zmieniać na inną ciężarówkę. Chociaż mam upatrzone... Nie, to tylko to. Słuchajcie, mam upatrzone... upatrzoną jedną Scanię, taką stuningowaną, jako druga moja ciężarówka, powiedzmy, to będzie. Natomiast, no wiecie o co chodzi, nie? No po co mi dwa samochody? I tak nie będę z nich korzystał. A wiecie, że jak już sobie kupię ciężarówkę, to już jej pracownikowi nie będę oddawał, no bo mógłbym tak robić, ale nie chcę swojej ciężarówki, wiecie, żeby mi tam... Kurde, pracownik fotel pierdział, wiecie, moja to moja. Mam fajną G-klasę, którą też bym sobie do dzieła kupił. Widzieliście ją w poprzedniej, na poprzednim koncie, tam jak robiłem bodajże z Krystianem i z Patką. Robiliśmy konwoje. Byłbym to na jakieś lotnisko przyjechaliśmy, widzowie. Patrzcie, jak tu ładnie kawałek samolotu wystaje. Zobaczcie. Dobra, idź mi z tym, kurde. Akurat mi tutaj zasłaniają. Ja tu chcę miniaturę zrobić z samolotem. Nie, dla widza miniaturę, bo dzięki temu więcej widzów właśnie. Dzięki temu, że robię fajne miniaturki, widzowie, to dzięki temu wchodzicie na moje filmiki. Także jestem wam bardzo wdzięczny, fajnie, że jesteście. Jesteście super. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobra, tam się jakoś zakryję może te... Już się nie bawię więcej kamerą, bo mamy fajną miniaturę. Zobaczcie, są góry, jest samolot. Także miniatura całkiem spoko. Możemy lecieć kulturalnie. No, a wracając do tematu właśnie, że lepiej jest już zrobić trasę krótszą, jeżeli tyle czasu mamy. Niż nie zrobić wcale, bo wiadomo, że zawsze jakiś to progres, przy czym wiadomo, drogi widzu, że gdybym zrobił trasę powyżej 1500, ja mam to przed oczyma, tak, te progi premiowe, również chodzi o EXP, bo już nie mówię tylko o kasie, ale również o EXP chodzi. Te progi premiowe, ale wiecie, no nie można tak jakby ciągle maniakalnie na tą premię patrzeć, tak, jakby... Bo tu wiadomo, że ta trasa chyba, którą teraz... Nie, ta trasa jest powyżej 850. To tutaj... Jedź prosto. Tutaj się jakoś tam łapiemy, nie? Jakoś tam się, powiedzmy, łapiemy na tą trzecią czy czwartą premię, bo później jest przedział powyżej 1100 i powyżej 1500. Chyba. Trzymaj się lewej strony. Nie, w ogóle taka traska... mniejszą ilością gadania, z po prostu więcej jazdy. Trzymaj się lewej strony. Chociaż lubicie to moje gadanie, więc tym bardziej pozdrawiam serdecznie. Podoba wam się, że czasem sobie pożartuję, coś tam pogadam, jakieś głupotki. No, drogi widzu, robię to po to, żebyś czasem oglądając mój odcinek, czy jak niektórzy słuchając w formie podcastu, bo słyszałem o czymś takim, dlatego nie chcieliście samej muzyki i samych takich nawet timelapsów. Dobrze, szanuję. O! Zobaczcie, co ja wywinąłem. Tesle bym rozjechał prawie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Także dlatego gadam, dlatego chcę, żebyście się uśmiechali. Chcę wam humor poprawiać czasami właśnie różnymi żartami. O nie. O nie. A już myślałem, że ktoś wysiada z tego jednego samochodu. A nie, dobra, oni tylko stali, bo pierwszeństwo wstępowali. Dobra.
Czemu oni tak ustępują pierwszeństwo? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Przecież tam jest stop. Oni stoją tu. Jaki to jest sens, słuchajcie? A teraz wyobraźcie sobie, że taką górkę byście mieli pod zimą i tak byście stanęli. No przecież no nie ruszylibyście, nie ma opcji. Teraz ledwo ruszam. To mi się podoba. Że wiecie, że jak się łepetynę wystawi przez okno, to... to słychać tak fajnie silnik. To dobrze dopracowali. A następnie zjedź w prawo. Że co, że już teraz? Zjedź w prawo. Dobrze, Iwolindo. Jadę w prawo. Jeszcze muszę w końcu zrobić kiedyś ten test. Może w weekend bym nagrał, zależy. Po paru piwkach jakąś trasę taką około 1000-1500 km, ale ja to wiecie, ja się boję, że to jednak coś tam bym pouszkadzał. Zrobiłem na poprzednim kanale, ale tam wtedy jakoś tam specjalnie nie dziabnąłem za dużo. Żeby mógł być jakiś taki miarodajny wyznacznik. Dobra, słuchajcie, trasa jest generalnie krótka, więc tam spieszyć się specjalnie nie będziemy. Fajnie by było za prędkość mandatu nie dostać, więc... jedziemy sobie spokojnie dzisiaj. Wy możecie przepiękne widoki widzowie podziwiać. No to jeszcze by mogli dopracować, że właśnie jak ta ciężarówka przejeżdża, to i przez kamerę to tak się robi, no to sami widzicie, co się robi. Czemu oni tak tutaj, kurczę, się wloką, a tam są dwa pasy jeszcze wolne do autostrady? Czemu tam nikt nie jedzie? Tam co, tylko straż pożarna, karetka? No nie wiem, to może ja też słuchajcie, widzowie, może jestem uprzywilejowany, co wy na to? Może ja też jestem uprzywilejowany i może też przejadę tędy. Ken jedzie, iu. I normalny nie jestem, także do Choroszczy, widzowie, do Choroszczy. Cicho, puścili mnie tym pasem uprzywilejowanym. To teraz, skoro syrena, koguty, to wyjeżdżam na kogucie. I tak tu nikt nie jedzie, dobra. To czekajcie, jak koguty, to ja mogę prędkość przekroczyć. Iu, iu. Widzicie, widzowie, kogo wy oglądacie, nie? Gość jedzie ciężarówką i iu, iu. No, ja mam nadzieję, że nikt się z was kawą, bo Madzia ostatnio pisała, słuchajcie, jak coś tam palnąłem, jakiś tekst, że się herbatą popluła. Współczuję Madziu, ale pozdrawiam serdecznie. Fajnie też, że dziewczyny nas oglądają. Bardzo mi miło. Z tego powodu. O, czyli mamy akurat taką dniówkę trasę. Fajnie, bo o 20 skończymy, czyli... przez to, że się dwa razy przespałem, nas nocka kompletnie ominie. A przespałem się tylko, widzowie, po to, żeby po pierwsze czas przesunąć, a też, że tutaj troszeczkę działa takie coś jak wyspanie się na zapas. Co w świecie realnym, no, chociaż w sumie... można się na zapas wyspać? Powiem wam szczerze, tak nie do końca. Ja mam wrażenie, że jak im dłużej śpię, tym jestem bardziej zmęczony czasami. Ona nic nie mówiła, że mam gdzieś skręcać. Chyba jadę dobrze. Dobra, bo tam był zjazd z autostrady, spoko. Odkryłbym jakąś trasę sobie chętnie, a widzę, że tutaj już jechaliśmy. No, 700 km, także tutaj... trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No dobra, Iwona, tylko na prawej stronie jest korek. A, widzicie, stoją, to ja jadę. No i widzicie, widzowie, co ja będę stał, jak oni stoją. Pamiętajcie, nie można się za dużo razy zatrzymywać, bo każde ruszanie bierze dużo paliwa, tak? Sobie jedziemy na biegu i tylko cyk, jedziemy dalej. Już jesteśmy rozbujani.
Jakbyśmy pojechali tym dołem, to byśmy widzowie bramki ominęli. Chyba. Mi się wydaje. Jak widzicie, troszeczkę jeszcze tam ta ciężarówka jest uszkodzona. No nie naprawiam jej, no bo wiecie. Skręć w prawo. O, jakbyśmy tu jechali, tędy byśmy przyjechali. Byśmy ominęli bramki, ale numer. Mogłem skręcić jednak w prawo. Te drogi się łączą. Dopiero teraz na GPS-ie zobaczyłem. Chłopie, jedź, bo jest wolne przecież. To ładne góry. No, zaraz będę miał ładne góry, jak coś przydzwonię, nie? Widzowie, zaraz będą ładne góry. Dzwonię w coś i jeszcze będę miał guza na głowie. Trzymaj się lewej strony. Już nie będę mówił, na co mnie kusi, więc może po prostu jadę sobie grzecznie. Nie, nie zgadniesz, drogi widzu, co mnie kusiło, ale możecie spróbować zgadnąć i napisać w komentarzu, tylko proszę, zawsze dobrze robicie, jak odwołujecie się do czasu filmu, bo wtedy wiem, o co chodzi. Bo ja wam powiem szczerze, że nieraz się przyłapałem na tym, że coś mówiłem na odcinku i później o tym już nie pamiętałem po skończonym odcinku. Tym bardziej, że słuchajcie, ja wrzucam po ostatnio 3-4 odcinki różne dziennie i wiecie, ciężko tak wszystko spamiętać. Dlatego często na spontan idę. Dzisiejszy odcinek to też jest spontan, tutaj też nie planowałem. Widzicie jakichś konkretnych rzeczy. I na spontanie podjąłem decyzję, że nie zatrudniamy pracownika, nie powiększamy garażu. Po prostu mogłem kredyt spłacić. To jest jedyna rzecz, którą w sumie mogę zrobić, widzowie. Zrobię od razu, słuchajcie. Bo, za chwilę będzie 24, chciałem powiedzieć, 12 w południe. O, za chwilę będzie 12 w południe, więc będzie rata. I w tym momencie kredyt został spłacony, raty nie będzie. Jeśli byśmy sobie wzięli nowy kredyt następnego, powiedzmy, dnia w następnym odcinku, no to znowu rata będzie za darmo. Jest taki protip bardzo fajny. Wtedy mi się nie udało spłacić, tak, że tak powiem, w czas, no to też dlatego go nie spłacałem, jak już mi raz ratę naliczyło. Tak sobie obracam tymi pieniędzmi po prostu, nie? Ładnie tu jest, słuchajcie. Droga mi się podoba, bo jest na niej 80. To pierwszy raz od długiego czasu powiem, że nawet ciężko jest 80 w ten zakręt wjechać. Nie da się. Jest to raczej... O Jezu, jaki zakręt. No i to mi się podoba. Słuchajcie, w Sarajewie są widocznie takie zasady, że wyższe znaki stawiają, niż jest możliwość jazdy w ogóle fizycznie. Zobaczcie, tu jadę 75, już mam problem. Tak, żeby... Way up! Widzieliście gościa? Kurde, jakie szaleni tu są kierowcy! Tu zakaz wyprzedzania była, ten oto jakaś pewnie... Wiecie... Sarajewa jakaś, już nie będę mówił tego słowa, żeby mi zasięgów nie ucięło. Słowo na my. M. Piw-paw. Wiesz, to piw-paw to mi się kojarzy z erotyczne piw-paw. Jedź prosto. Dobra, jadę i Iwolindo. Prosto. O, pierwszy raz, słuchajcie, widzę Lamborghini po drodze jadące. Ej, serio, widzowie, nie? Zawsze wam mówiłem, że zobaczcie, to Lamborghini zawsze stało zatrzymane przez policję, zazwyczaj latał tam helikopter i 3 radiowozy stały. I zazwyczaj gdzieś na autostradzie, nie? I ja nigdy nie widziałem, żeby to Lamborghini jechało po drodze. I to nieraz zwracałem na to uwagę, że ono sobie stoi, zatrzymane jest, ale nigdy nie widziałem, żeby jechało. A tu pierwszy raz, słuchajcie, w historii widzę, jak ono jedzie i to tutaj w Sarajewie. Zobaczcie, tam na lawecie też coś jedzie takiego. O, już nie zobaczymy. Nie mam tu zooma niestety. Jedź prosto.
Ja wam powiem szczerze, że tereny górzyste, trasy przez różnego rodzaju góry, mimo że wiadomo, że są uciążliwe, no bo są zakrętasy, ale ja lubię takie trasy, nie? To też jest taka forma troszeczkę challenge'u i tam wtedy faktycznie człowiek sobie tak spokojnie jedzie, taki chillek. Tu dzisiaj też, powiem wam szczerze, ta moja trasa to jest taki chillek. Bez jakiegoś spieszenia się. A chillę, czy ja wiecie, o 20 dojadę, tak jak mi jest, zostało napisane, czy... Nie wiem, 20:30, nie robi mi to. Ja mogę o 21:00. Podziwiam widoki dookoła. Po prostu delektuję się dzisiaj. Delektuję się, widzowie, tą jazdą. Ale zobaczcie, nie popędzam się, sam siebie nie popędzam. Chcą, to niech wyprzedzają. Poczuwam gdzieś tu w krzakach stojącą policję. Bo przy jakiejś chacie. Coś czuję, że stoją z radarem. Do skrętu w prawo. Zwolnij, bo tam stoją. Skręć w prawo. Dzisiaj znowu, słuchajcie, drzewa w Farming Simulatorze wycinałem i tak patrzę, to podobieństwo tych drzew jest, czasem mam wrażenie, że oni to chyba, tak, oczywiście to dwóch różnych twórców, ale albo robią to w tym samym, nie wiem, jakimś programie graficznym, albo mają podobny edytor, nie mam pojęcia, ale wygląda to po prostu, słuchajcie, czasami identycznie, czy jak w Eurotrucku jadę, to widzę identyczne maszyny, które są rolnicze, które gdzieś na polu stoją, no identyczne jak w farmingu. A propos farminga, to zacząłem, moi drodzy, serię od zera do milionera. Startowałem w pierwszym odcinku z jedynie kosą do trawy i z łopatą. I więcej wam nie będę spoilerował. Dzisiaj wjechał dopiero pierwszy odcinek, na jutro już jest kolejny, jeszcze jeden mam do nagrania. Już nie wyrabiam się, żeby na zapas nagrywać za dużo, trochę tego sobie na głowę wziąłem, ale bardzo mi miło, że oglądacie, bo to też motywuje, kiedy faktycznie oglądacie te filmiki, tam zostawicie jakiś komentarz, widać to w statystykach, dzięki temu YouTube też poleca. Ten kanał jakiś tam wolnymi kroczkami się rozwija, no wolno, bo wolno, ale może jak się zacznie rozwijać, to będzie większa szansa na przykład tutaj na kierownicę. Już też wtedy ta jazda, widzowie, będzie zupełnie inna. Mam zupełnie pewien też plan, ale no na to niestety funduszy brakuje. Ja bym wam pokazał, jak ja wtedy, jak już bym miał kierownicę, to już byście widzieli, jak ja na nim jadę. Oj, właśnie tak się trochę wystraszyłem, czy coś mi chwilę przycięło. Jakby FPS-y spadły trochę. Na rondzie zjedź drugim. No tu raczej nas, słuchajcie, nie powinno wywalić, bo my nie opuszczamy West Balkans. No ale wiecie, nigdy nie wiadomo. Testujemy dopiero, naprawdę. Promotca, bo ja na promocie, moi drodzy, na poprzednim koncie, nawet chyba na poprzednim koncie jeszcze nie miałem tak promotca dobrze ogarniętego, więc no jeździłem, oczywiście, że jeździłem po West Balkans. Gdzie ty, chłopie, we mnie żeś wjechał? No to za kretyn. Wjechał we mnie. O, znowu droga rowerowa się zaczęła. No ale tu macie rację, że mandaty są bez... Ja mogę wyłączyć właściwie te mandaty, bo to jest bez sensu, słuchajcie, nawet zrobimy to, bo widzicie, no wjeżdża w ciebie jakiś pieprzony bot, a ty dostajesz mandat. Jakby nie, żebym sępił i żulił o te trochę kasy, ale...
To nie, nie wyłączyłem, żeby tu jechać 50 na drodze rowerowej. No, jest ta 30, to 35 mogę jechać. No. Ewentualnie, no ale... Nie lubię, wiecie jak ja lubię te ścieżki prosto. Rowerowe, nie? Uwielbiam, czekajcie, gdzie... jak prosto, Iwona? Gdzie prosto? Prosto to jest parking, ty. Już spałem, dziewczyno. A, w ten sposób prosto, no. Ci jadą w lewo, ja muszę jechać tu. Ciężarówki. Już trudno, trawą. O, wszystko w porządku, bo już się bałem, że może coś tam jest przemycane w tym naszym towarze. W tych arbuzach, tak? Bo my widzowie arbuzy przecież wieziemy. W lewo. Słuchajcie, my wieziemy arbuzy, kochani moi drodzy. Skręć w lewo. Więc wiecie, wieziemy arbuzy, no to tam wszystko może w nich się ukryć. Ale mam wrażenie, że tą trasą jechaliśmy już. Kojarząc po moście, może w drugą stronę, no tam też jest na żółto, czyli tu nic nowego dzisiaj nie odkryjemy. No trudno. Trudno. Skręć w prawo. Że tutaj. Je voudrais à la granica. Granica. Są tu jacyś celnicy? Co to za granica jakaś taka, nie wiem, bezludna, słuchajcie. Żaden celnik nie stoi, żaden z psem nie stoi. Chyba, że po drugiej stronie stał, w tej budce i nie patrzyłem. Udają, że pracują, nie, widzowie? O, widzicie, 26. Skrętu w lewo. Kredytu, bo spłaciliśmy ładnie. Skręć w lewo. Oj. Leciałem, słuchajcie, w ten zakręt jak tanka w kartony. Na szczęście bezkolizyjnie. Tutaj widzę, że jakby tylko się trochę omsknęło. Zobaczcie, jakie tu są te. Skręć w prawo. Ale ładnie, takie stare domy i to troszeczkę dużo domów jest bardzo podobnych do takich typowych polskich domów, jeszcze starych ze wsi. Małych miejscowych. No nie wszystkie, no tutaj akurat może nie, bo to takie bardziej... Powiedział rumuńskie, ale... Franca kierowca poziom osiągnęła. Muszę zajrzeć do tej Francji. Później, ale to ja już będę tam tych pracowników ustawiał. Będziecie pytali, to najwyżej będę wam pokazywał, jak ich levelowanie wygląda. To też za dużo takich rzeczy, wiecie, na odcinku. Ja tylko po prostu już w tej chwili zaglądam, to jaki ma tam poziom wylevelowany i w odpowiednim momencie zmieniam. I to też właściwie zmieniam tak intuicyjnie. Przygotuj się do skrętu. Też tutaj oczywiście nie jest kwestia intuicji, bo długodystansowiec jest... Wiadomo, że number one. Oj. Jeszcze się źle zadałem. Nawet ładnie. Gdybym tylko w ten znak nie pierdzielnął, to byłoby super. Byłoby idealnie. Nie no, będzie kierownica, to też się, słuchajcie, nauczę spokojnie. Będzie zupełnie też inaczej wyglądało, ja wiem, ale to jeszcze nie jest, moi drodzy, ten moment niestety. Kierownicą warto być cierpliwym. Ładnie tu, naprawdę ładnie. Podoba mi się. Ten co stoi? Chłopie, jedź. Może to mój pracownik, kurde. Tam dlatego minusy robią. Ja w ogóle, widzowie, mam wrażenie teraz przez to, że przez okno wyglądałem i mam wrażenie, że
Jakbyśmy, słuchajcie, jechali z otwartym oknem, nie? Znaczy, ja wiem, że się okno otwiera tutaj. Zapomniałem tych skrótów, jakie sobie ustawiłem. Ja sobie troszkę zmieniałem, słuchajcie. Okno, drzwi, no bo to jak autobusem wtedy jeździłem, to mi było potrzebne. Natomiast zmieniłem sobie skróty klawiszowe, no bo tutaj mam troszkę skonfigurowane do nagrywania inaczej. By mi się to gryzło. Właśnie nie pamiętam, jakie skróty sobie ustawiłem. Oj! Proszę telepas. Tutaj będzie telepas, bo tu już widzimy. Wszyscy akurat tam kiepkają na telepas. Drugi telepas też jest, ale jest chyba nieczynny, bo tak jakoś nie wiem. Raczej by... No, dwa szlabany są zamknięte. Nie, no jeden szlaban. Nie, no oba są zamknięte. Nie wiem. Jak jest zamknięte, to znaczy, że nie można. No. Proste. Oj, chłopie. Trzymaj z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Widzicie, co te boty robią? Zjedź w prawo. Potem mnie tak właśnie takie myśli nachodzą, a to jeśli to był mój pracownik. Bo nie możemy ich rozpoznać z tego względu, że no, nie mamy swoich naczep firmowych. Jak będą, to wtedy może będzie łatwiej. Chociaż wątpię, żeby pracownicy byli normalnie widoczni. Szczerze wątpię. To rura. Nie, bo to znowu granica. A to jeszcze granica. Ile tych kontroli? Co oni oszaleli? Czekajcie, coś mi tu nie gra. Dopiero przecież przekraczaliśmy granicę. Dziwne. Wiecie, tu jest tak w tych właśnie krajach, że tutaj czasem jedna granica ma 5 punktów kontroli. Już nie mówię o tym, jak się do Turcji wjeżdża, jak ostatnio widzieliście, że na wagę niby nie wjechałem. Jechałem przecież za ciężarówką. Nie wiem, co tam się odwaliło. Dobra, widzę, że jednak po prawej stronie mam jechać. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Słuchajcie, no jadę sobie 60 po drodze rowerowej, no. Zjedź w prawo. Wiecie, jak ja uwielbiam te drogi rowerowe. Oj. Wystraszyłem się tego szlabanu, ale na szczęście zamknięty. Czy w sensie zamknięty, niedziałający, chciałem powiedzieć. Nie, że zamknięty. Kojarzę tą drogę, bo tu ostatnio miałbym stuczkę, jak jechałem lewym pasem, bym gościa wjechał. Tu się ten pas kończy, widzicie? Ja myślałem, że są dwa jakby takie punkty do kontroli, dwa pasy, nie? A ten pas się tu kończy i pamiętam, że tu zachrzaniałem. Prawie bym gościa przydzwonił. Zobaczcie, czas niestety przyjazdu nam się przedłużył przez to, że tak sobie kulturalnie jadę, chilluję. Z 20 się zrobiła 21, także możecie sobie zapamiętać, że Juken też potrafi nie patrzeć na godzinę. No, to nie była pilna dostawa, to co się będę spieszył. Specjalnie wziąłem krótką trasę, żeby też odcinek za długo nie trwał i się uwiniemy, myślę, w godzince. Dzisiaj timelapsu, widzowie, nie będziecie mieli. Dzisiaj nie będzie timelapsu w postaci przyspieszania prędkości. Ty, co ty robisz, chłopie? No jak już mnie puszczasz, to jadę, nie? Pękana droga, to kojarzę, no tutaj musieliśmy jechać, tym bardziej, że na żółto też się wyświetla. No trudno, no jechaliśmy, to jechaliśmy, wiecie. Swoją drogą nie mam pojęcia, ile moje Volvo może mieć przebiegu. Już 50 tysięcy styku, no jakbym usiadł pewnie bliżej kierownicy, to ten przebieg bym gdzieś tam wyczytał, nie? A że to jest tak, kurczę, ja nic nie widzę z daleka. Tak, wiem, widzu drogi, pisałeś, że
że jak usiądę bliżej, to będę wszystko widział, ale właśnie problem jest w tym, że tą kamerę tak mi właśnie idealnie pasuje mieć, nie? Mi się tak naprawdę to najbardziej podoba. Że wiecie, tu z jednej strony lusterko, z drugiej strony też mamy taką powierzchnię. No, tak jest to według mnie bardzo realistyczne. Ja bym w ogóle najchętniej, ale to jak już bym na kierownicy miał nagrywać odcinek, to pomyślałbym, jak to zrobić, żeby to działało. To powiem wam szczerze, że z miłą chęcią bym wtedy na trzech monitorach w ogóle spróbował takiej jazdy, nie? Jakby mam trzy monitory, używam trzech monitorów. Także jeden jest trochę większy, ale to tam się wytnie. Czy ten główny jest największy, no bo to telewizor pełni funkcję w zasadzie monitora, więc ma 32 cale, a monitory mam 24. Ale to tam nie ma problemu. I ja bym sobie chętnie, słuchajcie, wtedy z kierownicą zrobił takie challenge, nie? Zobaczył, jak to będzie widać. Wtedy to pole widzenia, to wtedy oczywiście, że mogę sobie bliżej zrobić, nie? Kierownicy. A w tym momencie powiem wam, no nie wiem, no możecie dać znać w komentarzach, czy dla was jest to dziwne pole widzenia. Mówię, pominijmy te liczniki, bo to, co widzu napisałeś, to ty napisałeś, żebym usiadł bliżej pod kątem tego, żebym widział, co jest na licznikach, tak? Ja rozumiem, ja dziękuję za tą radę, a ja się odnoszę do tego właśnie, że okej, wiem, że nie widać, co jest na licznikach i wiem, że jak usiądę bliżej, to będzie lepiej widać, tylko no niwoko mi to nie pasuje, żeby usiąść bliżej. To jakoś tak, to pole widzenia mi jakoś takie jest, nie chcę używać słowa realistyczne, ale takie, no takie fajne, o. Że kawałek tego słupka prawego widzę. I tak przecież zobaczcie, że nie korzystam z tamtego lusterka, chociaż też by było to fajnie. O, teraz by była petarda widzieć to auto w tamtym lusterku, a nie w tym, którym... Ej, ja miałem tam jechać. Aj. No i pojechał sobie. Dobra, jak już tak pojechaliśmy, to trzeba ponosić, trzeba, wiecie, wypić piwo, którego się naważyło. Trudno, się naważyło, się pojechało na wprost, to się jedzie na wprost. Nie ma, trudno, się zatrzymamy. No cóż, widzowie, no cóż. Zagadałem się z wami odnośnie strefy widzenia i tak się zagadałem, że nie zobaczyłem tego, gdzie mam jechać. Także to widzicie, jak człowiek się zagada, to bywa to niebezpiecznie. Awarie co chwilę mamy, no ale to tak jakoś tam wiecie. Jeszcze w tym odcinku ja to po prostu na to olewam to ciepłym moczem, powiem wam. Bo jak będę robił tą trasę, dosłownie już się zbliża ona wielkimi krokami, tą trasę 5000 plus, no to tak, widzowie, oczywiście wtedy będę miał super naprawioną ciężarówkę. Wtedy tak. Się zgadza. Trzymaj się prawej strony. Czekajcie, bo Iwolinda mi chyba każe zjechać. No to tędy jechaliśmy ostatnio. Nic nowego to nie jest, już tędy jechałem. Niestety, nic nie odkryliśmy. A widzicie, tego też tam się nie spinam. No, czy wiadomo, że będzie coraz bardziej ta poprzeczka się podnosiła z odkrywaniem mapy i to dopiero z perspektywy już bardziej miesięcy taki cel się osiąga, jak 100% odkrytej mapy, tego się nie odkrywa tam raptem. 2 miesiące to jest raczej niewykonalne. Mówiąc uczciwie, no bo pewnie ludzie ściągają jakieś mody, tylko po co? Moje pytanie brzmi, moi drodzy, po co, jeżeli są w ogóle takie mody, nie? To nawet nie rozumiem sensu takiego moda. No co, jaki to, jaką to daje korzyść, żebyśmy mieli mieć moda, który... Nie wiem, odkrywa mapę. To samemu trzeba troszkę się pobawić. Ja nie widziałbym sensu. Tam sami widzicie, jak bardzo mnie to
Jak bardzo mnie to jara, nie? Że... O nie, tutaj nie pojadę na pewno 80. Pogrzało ich na trzech pasach, jadę 100 i koniec. No. Ja tu trzymam władzę. Więc drogowcy ze mną nie zadzierajcie. Nie wiem, kto te znaki postawił. No ale wracając właśnie do tego odkrywania mapy, no to sami na przykład widzicie, jaką mi to frajdę sprawia. Ciągle zaglądam i tak te procenty, można powiedzieć, liczę jak takie dziecko, nie? Ile już przybyło. Zastanawiam się, czy przybędzie i jakby... To daje tą radość, tak? A mieć odkrytą... Ja wiem, że będzie trudno tą mapę odkryć, ja przecież zdaję sobie z tego sprawę. Całkiem możliwe. Ale to się przekonacie dopiero za parę miesięcy, no nie przekonacie się w ciągu najbliższych 2-3 dni, 4 czy tygodnia. Jest to, moi drodzy, bardzo prawdopodobne, że może się okazać za parę miesięcy, że ja w ogóle z tym polegnę, bo gdzieś będzie mi ciężko jakieś fragmenty mapy odkryć. Bo tak jak mi się wydaje, ale to cały czas są moje przypuszczenia, że odkrycie mapy to nie polega tylko na tym, jaką ty drogą jechałeś. Ale wydaje mi się, tu jestem chyba pewien, akurat mogę się mylić, to mnie popraw, drogi widzów, w komentarzu, ale mocno mi się wydaje, że jeżeli no przez wszelkiego rodzaju zjazdy również się do tego zaliczają, tak? Jeżeli jesteś na danym zjeździe, no to jakby zaliczasz tą mapę, no i tak samo się pewnie zaliczają wszelkiego rodzaju stacje benzynowe, czy tam parkingi, tak? Bo widzisz to, że jak wjeżdżasz na to, to robi się na żółto, nie? Ty mi tu nie mrygaj, bo jadę. Po co mi, chłopie, mrygasz? Migacz mnie mało interesuje. Ktoś myśli, że nie wiem, do czego migacz służy i mi mryga przed okiem. Nie wiem, co on mi chciał pokazać. A jechał prosto, najlepsze, nie? Jechał prosto, a migał w prawo. A myślałem, bo teraz tak właśnie wyjeżdżało to Volvo, myślałem, że jak się... Cały czas mi się tak wydawało, że jak się ściąga tego moda, którego ja mam zresztą na to Volvo, tak, nowe, to te nowe Volvo zastępuje to stare i te stare już nie jeżdżą, ale właśnie widziałem, że jechało jakieś. Tylko tyle, że już jakby w nowych autach nie kupicie tego Volvo, nie? Strażoki. W sumie jeden pan strażok. Iwona coś do mnie gadała, czy mi się wydawało? Strażak sam na miejsce mknie, tu dobrze pasuje, no bo jeden strażak, no to sam. A sam to było imię w sumie w tej bajce, czy tam piosence. Czy jedno i drugie, no bo piosenka do bajki. Strażak sam na miejsce mknie, a nie na jakie miejsce mknie. I sam. Szkoda, że dzisiaj nic nowego nie odkryjemy, no troszkę szkoda. Jest niedosyt, bo wiecie, u mnie zawsze gdzieś tam niedosyt jest, ale chociaż sobie w miarę kulturalnie pojechałem tą traskę, nie prowokując żadnych jakichś specjalnych... Oj, no właśnie, nie prowokując. No i się zagadałem i... To nie było, widzę, ja wiem, że wy możecie myśleć, że niektóre rzeczy robię celowo. Tak, słuchajcie, ja mogę suchara powiedzieć celowo, ale nie będę, słuchajcie, celowo w bandę przydzwaniał, szczególnie, że naprawa, zobaczcie, 27% tak już mamy uszkodzeń całej ciężarówki. I tak mi co chwilę gaśnie, więc akurat co jak co, widzowie, takich rzeczy celowo to nie robię, to tak jak było w tym odcinku. Chociaż no to naprawdę tak było, chociaż wyglądało może inaczej, ale ja naprawdę, bo to było bardzo dziwne, jak ja sobie zapis w ogóle zobaczyłem tego, jak przydzwoniłem, słuchajcie, tam gdzieś w Norwegii, nie, na czołówkę.
w tym tunelu. No ja naprawdę, słuchajcie, wtedy tylko na chwilę, na chwileczkę, wiecie, ja piję ciepłą herbatę. No bo jeżeli się dużo gada, choć to nie chodzi o to, żeby cokolwiek pić, tylko u mnie ciepłe dobrze robi, żeby nie tracić głosu, żeby chrypy nie dostawać. No i wiadomo, że skoro jest ciepła, no to nie chciałbym się tą herbatą polać, tak? No i na chwilę po prostu odwróciłem głowę tak tyle, żeby, wiecie, sięgnąć tą herbatę, żeby ją nie trącić, tak? No i tyle, co chwyciłem tą herbatę. Jak podniosłem głowę, to widziałem, jak przydzwaniam. Także, wiecie, no... To było na serio. Wiem, że niezły ubaw z tego mieliście. Widziałem, że was to nieźle rozbawiło. Oj. Także nie, absolutnie, wiecie. Co innego oczywiście, jak nagrywałem odcinek, nie wiem, tam z Patką, z Krystianem, ktoś mi drogę taranował i go z drogi zepchnąłem. No to było celowo, chociaż też na spontanie oczywiście, ale... To było celowo, tylko to było pod odcinek akurat taki, wiecie. To były takie odcinki bardziej, że się prankowaliśmy. Ja wtedy się liczyłem z tym, że ciężarówkę po prostu skasuję. Ale to oczywiście robiłem na innym koncie, nie na tym, bo na tym oni nie mają promocji. Więc grałem na tym swoim pierwszym głównym koncie, które tam ma już nie wiem który level. Gdzieś grubo powyżej setny. I tak. Tak, mój drodzy. Wtedy to jakby, wiecie, miałem to w nosie, tak? Że ja stracę ten milion, jak ja na tym koncie mam 100 milionów, wiesz, tam na tym koncie to mi się nawet już nie chce, słuchajcie, pracowników zatrudniać. Nie wiem, ilu ich jest, 300 czy 400 pracowników, nie wiem. Ciekaw jestem, jakby tam to funkcjonowało, ale właśnie, mógłbym przetestować, widzowie, bo tutaj, tam wszyscy pracownicy są już na maksa wylevelowani, mają super ciężarówki. I mnówki kupowałem. Więc mógłbym tam ustawić te zlecenie, po prostu wejść, ustawić te zlecenie na pół wartości, tak? Tak jak tutaj. Chyba, że to już jakby działa automatycznie wszędzie, nie wiem. W ilu działa. Ale chodzi o to, że mógłbym sprawdzić, jak te, powiedzmy, koszty pracowników, czy dużo ich będzie minus robiło. W ogóle, słuchajcie, znów nie wiem, widzowie, co się stało z naszą Helgą, bo jakoś w tych tutaj ostatnich komunikatach, przez ostatnie trzy odcinki chyba, wczoraj przecież dwie trasy pod rząd robiliśmy, dzisiaj znowu jedziemy, jeszcze spaliśmy. No może gdzieś przeoczyłem tą Helgę, albo jedzie, nie wiem, co ona może za trasę kręci. Mi zaraz wyskoczy z jakąś rekordową, słuchajcie, tutaj kwotą. Nie wiem, jaka to by mogła być kwota na obniżonych kosztach zleceń, no. Ale mogłaby trochę budżet podreperować, bo niektórzy niestety maniakalnie mi minusy sprawiają. Więc mogłaby, no nie obraziłbym. Fajne drogi w tym kraju mają. Jak widać, co chwilę są bramki. Ale takie mam wrażenie, że chyba jakościowo lepsze niż w Polsce. Mimo, że autostrada jest praktycznie identyczna, jeśli chodzi, nie wiem, o szerokość czy o ilość pasów. Ale tak mam wrażenie, że troszeczkę jakościowo nas wyprzedzają niestety, mimo że to taki biedny kraj. Kto powiedział, że biedny? Ale coś czasem zalaguje i teraz też zalagowało. Czasem coś FPS-y tak dosyć mocno spadają. Chłopie, 60-ką się nie jedzie na autostradzie, ja rozumiem 70. Volvo se kupił i jedzie, no jeszcze mi hamuje. No i widzicie, no i takich to się... Takich, moi drodzy, właśnie gostków to mnie kusi, żeby z drogi zepchnąć, no. Dobra, no teraz widzicie, a nie, no pomogło, widzowie, zobaczcie, a propos mojego trąbienia, jechał 60, przyspieszył do 70. Dopiero się zorientowałem, jak prędkość przekroczyłem lekko. Widzicie, dlatego, widzowie, bo się dziwicie, czemu trąbię, to trąbienie daje. Trąbienie dużo daje. Chociaż nie zawsze, bo jeżeli już jakby ten ruch uliczny się zlaguje i jakby no nie wiadomo dlaczego oni w sumie stoją i po co, to tam sobie możesz trąbić. Przedziwiliście po prostu w komentarzach, czemu ja czasami ich tam wyprzedzam.
omijam i jak zwał, tak zwał. No jeżeli ruch się nam zlaguje, no to niestety, widzowie, niestety. Dobra, 178 km do celu, no chwilę dłużej będzie niż godzina, ale to przez to, że na początku tam sprawdzaliśmy różne rzeczy. Staram się to też do minimum ograniczać, ewentualnie może na koniec odcinka to wszystko przenieść. Jeśli, drogi widzu, jeszcze oglądasz, to ja cię serdecznie pozdrawiam. To szacunek, że oglądasz mnie przez godzinę. Albo widzko, dziewczyny też oglądają. Fajnie będzie, jak w komentarzach też się inne dziewczyny aktywują, pokażą, że są, że oglądają, bo statystyki mówią jasno. Madzia pisze, wiem, że ogląda, Kasia ogląda, dziewczyny tutaj na pewno oglądają. Bo na bieżąco zdają relacje, co tam w odcinkach jest. Także pozdrawiam was, drogie panie, serdecznie. Też możecie dać znać, jak jesteście. Może się okazać, że na pewno oprócz Madzi i Kasi jeszcze jakieś dziewczyny oglądają. Nie wierzę, że nie. Przyznajcie się, dziewczyny. Dajcie o sobie znak. 142 km do celu. No to oby już jak najszybciej, bo powiem szczerze, dzisiaj jakoś mi się... Jakoś mi się ta trasa dłuży, nie? Widzowie, dłuży mi się ta trasa. Bałem, czy martwa strefa mnie nie pokona i czy kogoś nie przydzwonię, ale na szczęście się udało na dzikusa. A co tam, jakiś niewidzialny samochód? Czy to cień, czy to był? Myślałem, że ten szlaban otworzył niewidzialnemu samochodowi, słuchajcie, przejazd. Panie, tu znaczek euro. Panie Hawranek, a ja w dolarach chcę zapłacić. A i tak żadnego pana Hawranka nie ma. Mogę se gadać do szyby po prostu zamkniętej. Po co ja płaciłem, jak nikogo tam nie ma, słuchajcie? Kto by to się zorientował? Zanim oni by się zorientowali, że nie zapłaciłem, to już dawno bym był w Polsce. Znowu granica. Ile my tych gry? Coś musiałem pomylić, kurczę, z tą trasą. My znowu, widzowie, granicę mamy jakąś. My do Chorwacji jedziemy z tym? Trzymaj się z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Gdzie my jedziemy z tymi arbuzami? No! Zjedź w prawo. A teraz wiecie, czemu czasem warto jednak mandaty wyłączać. Ja rozumiem, że on musi jechać w lewo. I rozumiem, że mnie by nie puścili, jakbym pojechał prosto. Oneliktalu. Cokolwiek to jest, Oneliktalu. Nie mam zielonego pojęcia, z jakimś tonikiem mi się kojarzy. Ale to może tak, nie wiem, kwestia skojarzenia. Jakiś tonik, ale... Może dlatego, że ta nazwa jest taka podobna do słowa tonik. Onelik. A! No i żem przydzwonił. No zarąbiście, widzowie. Widzieliście? Szlaban, Juken przydzwonił. A w ogóle ja siedzę w tej kabinie? Siedzę, tylko jakiś taki niewidoczny. No i co? Sprawdzajcie mi te dokumenty. Sprawdzać, panie. To nie ma czasu. Dziękuję za miłą podróż. Otwórzcie mi szlaban. Aha, otworzyliście, ale nawet nie widzieliście. Przejechałem przez zamknięty. Widzicie, te szlabany się czasem bagują. Otworzyli mi, słuchajcie, szlaban, a przejechałem przez zamknięty. No, także jest to czasem wkurzające, niestety. Bo nie wiesz, co masz robić. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. No, dużego wyjścia nie mam, droga Iwono. Oj. Oneliktalu. Teraz wyhamowałem aż za wcześnie, słuchajcie, z wrażenia. Ile tych kontroli, ludzie, dajcie już spokój, dajcie jechać człowiekowi. Kontrola za kontrolą, no. O co to sprawdzać człowieka? Tam jeszcze kolejna. Sprawdzają. Jakbym sobie chciał coś przemycić, tak? To nie pozwolą, nie? Nie można, kurde. A jak ja bym bardzo chciał?
coś tam przewieźć w tych arbuzach. Nie wiem, co można w arbuzach przewieźć, się nie znam, widzowie. To jest stop, ale pierdziele, jadę, bo nie ma szlabanu. Właśnie, widzowie, dobre pytanie. Wieziemy arbuzy. Albo lepiej nie piszcie. Czasem was portal nie zbanował. To oczywiście był żart, widzowie, z tymi arbuzami. Ale wieziemy arbuzy, no i przekraczamy granicę, no to tak się zastanawiam, nie? Co by było, gdyby? Dobra, tego Onelika Talu już nie będę wyprzedzał, bo jakoś mi się podoba ta cysterna, aczkolwiek mogłaby jechać. Zdziwiłbym się, jakby on wziął jakieś paliwo. Chyba to nie będzie paliwo, raczej troszkę, nie wiem, co to może... Może ktoś z was wie, co to jest. Tutaj jest na pewno łatwopalny znaczek. No ale powiedzmy, że tonik jest na spirytusie, no to też jest łatwopalny. Onelik Talu, no ni cholery się nie domyślę po tym logo. To może być to Onelik Talu. Oj. Skupmy się na drodze, bo 100 km przed nami, a jak ja się będę gapił, co on ma, słuchajcie, na cysternie, to wiecie, skończę na barierkach. To już chyba się domyślacie. To się może źle skończyć, lepiej niech się nie kończy. Miała być taka szybka, kulturalna trasa. Bezwypadkowa zasadniczo. Za boty wjeżdżające we mnie nie odpowiadam. Nie, no chyba będzie doskonale, no raczej powinno być. Zasadniczo, czemu miałoby nie być doskonale? Dobra, jadę na wprost, bo nie chce mi się tyle kręcić. I kasują znowu z człowieka jak za zboże. Tylko płać, 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 płać. Pani, a jak tu potem zarobić, kurde? Tutaj za bramki, tu za paliwo, tu pracownikom dużo zapłacić. Weź tu potem zarób. Tutaj mamy drogę, aha, bo my tu na Grecję jechaliśmy. Tu w prawo jest na Ateny. Czyli my tędy dlatego, widzowie, jechaliśmy. Iwona, jak ty mnie okłamiesz? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. O właśnie, muszę tą panienkę. Widzicie, no nie mam kiedy, widzowie. Żeby sprawdzić, czy działa. Chciałem tą panienkę sobie na siedzenie posadzić. Zainstalować tego moda. Żeby na tą długą trasę, którą zrobimy, ona była. Naprawdę, widzowie, wybaczcie. Ja czasem jestem już ostatnio zamotany. Dużo, dużo mam ostatnio rzeczy na głowie. Dużo pracy w to wkładam, żeby jakoś ten kanał rozwinąć. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. I naprawdę czasem już mi czasu brakuje. Szkoda, że doba nie jest, widzowie, krótsza. Dobra, 62 km. No to jest ten akcent optymistyczny, bo to oznacza, że zaraz kończymy. I chociaż ten fragment, który widzę, teraz jedziemy. Chociaż ten fragment odkryjemy nowej części mapy. Także chociaż coś. Chociaż coś. Szczerze, nawet nie wiem, w jakim kraju jesteśmy, bo zapomniałem, gdzie mieliśmy jechać. O, jaki fajny, stary Volkswagen. Ten przed nami, w sensie. Nie ma go jak zobaczyć, bo... Wrażenie, jakbym bez świateł jechał, ale nie wiem czemu. Czekajcie, może go tutaj z prawej wezmę, to go zobaczycie. To będzie chyba... Chyba, że to jest jakieś inne auto, po prostu podróba, ale... Trzymaj się lewej strony. Ale jest taki właśnie Volkswagen. Sirocco się nazywał? No, to będzie chyba Volkswagen Sirocco, ojej. I stary Volkswagen, no kiedyś taki stary, sportowy był. Ale nie wiem, czy teraz dobrze na... To była jakaś tam bardzo, bardzo taka mała... Mała edycja, mało tych samochodów było. Nie ma on oczywiście nic z Golfem wspólnego, bo Golf to zupełnie coś innego. No, Golfy były, Passaty były. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo.
Dobra, bo my już prawie dojechaliśmy, widzowie. No i dobrze. Cieszy mnie to. Chodzi, że w 3 minuty 60 km przejechaliśmy. To aż niemożliwe. Czy 3 minuty czasu realnego, nie? Jeszcze nie przejechaliśmy 60. 50 powiedzmy. Tak, widzowie, wiem, że te szarpanie kierownicą może denerwować. No nic z tym na razie nie zrobimy. Ale jak się kanał będzie rozwijał, jak no, będą na to fundusze, to tak, tak, jak najbardziej. No obiecałem. Chciałem dużo rzeczy chciał, ale w wielu niestety rzeczach gdzieś tam te fundusze człowieka ograniczają. Nie wszystko się da. Są rzeczy ważne i ważniejsze, a tymczasem a propos tego, to zobaczcie, znowu w tej naszej tutaj West Balkan, zobaczcie jakie piękne niebo, aż to po prostu się aż się chce, słuchajcie, ustawić do miniaturki, nie? Żeby te chmury tam. A, dobra, miniaturkę mieliśmy z samolotem. Sztip. Bardzo dziwna nazwa, sztip. Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. Tutaj jakby levelowania żadnego nie zrobiliśmy, no ale może te 1000 expa dostaniemy, nie? Jest szansa, widzowie. Trasa nie miała 1000 km, więc jestem ciekaw, czy będzie z 1000 expa. Uszkodzeń jako takich nie było, więc... A będzie, będzie, 1200 nawet. No widzicie, doskonale. 1200 expa. Nie jakoś tam dużo, ale całkiem fajnie. Dobrze, drogi widzu, dziękuję ci w takim razie za oglądanie. Fajnie, że jesteś i gorąca prośba już tradycyjnie o zostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów, bo dla mnie naprawdę, widzowie, jest to bardzo ważne i bardzo wam dziękuję, że to robicie, że oglądacie często do końca, że komentujecie. Bardzo mnie to też motywuje, więc super, że jesteś, kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się. Wspaniałego wieczoru, dnia, czy kiedy to oglądasz. I do następnego. Trzymaj się, cześć.